Dzień dobry, witam Państwa we wtorek 26 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o zabawie klockami Lego w bibliotece, przetargu na wycinkę drzew w okolicy Hali Gliwice, a także kolejnym wykładzie Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Od lutego zmienią się godziny przyjmowania klientów w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Bojkowskiej 20. W poniedziałki, wtorki, środy, piątki instytucja otwarta będzie między 8 a 14, w czwartki zaś od 10 do 17. Do zadań zespołu w Gliwicach należy m.in. orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, a także wydawanie osobom niepełnosprawnym na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń legitymacji osoby niepełnosprawnej. Po zabawie w odgadywanie tytułów książek z fotografii, do których pozowali pracownicy biblioteki, przyszedł czas na zabawę klockami Lego i interpretację zadanych tematów. To w ramach Lego Questu, w którym udział mogą wziąć osoby poniżej 18 roku życia. Temat pierwszego zadania to kosmos, a literacka inspiracja do tworzenia budowli to mały książę. Tworzyć można w zaciszu swojego domu albo na specjalnych zajęciach w bibliotece. Zdjęcia styczniowych dzieł można przesyłać na adres podany u dołu ekranu. Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wycinkę drzew w okolicy budowanej Hali Gliwice. Z 8 złożonych ofert najlepszą złożyło Gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Za usunięcie drzew i krzewów, a także przesadzenie drzew ZDM zapłaci ponad 80 tysięcy złotych. Z krajobrazu zniknie 780 drzew, co ma nastąpić najpóźniej do końca lutego. Później nastąpią przesadzenia i budowa infrastruktury drogowej. ZDM ogłosił w związku z tym kolejny przetarg na rozbudowę ulicy Kujawskiej, ulicy Akademickiej i ulicy Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań. Oferty można składać do 3 marca, natomiast termin wykonania zamówienia przewidziano na koniec listopada. W czwartek w Villi Caro o godzinie 16 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład pod tytułem Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej wygłosi profesor Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. O szczegółach opowiada profesor Mieczysław Chorąży, koordynator Wszechnicy. Panie profesorze, czym jest w ogóle Wszechnica Polskiej Akademii Umiejętności? Co rozumiemy przez słowo Wszechnica? No, to jest stare słowo, teraz rzadko używane. Chodzi o to, żeby umożliwić lepszy kontakt świata nauki i kultury z tak zwanym codziennym odbiorcą i przekazywać mu pewne informacje z zakresu, zwłaszcza szeroko rozumianej kultury. To jest forma oświaty. Oświaty i nasza idea tutaj, żeby tą Wszechnicę uruchomić w Gliwicach, była taka, żeby dotrzeć głównie do młodych. W Gliwicach ta Wszechnica działa już 4 lat. Mieliśmy 38 wykładów. Ludzie z różnych dziedzin, z dziedzin nauk fizycznych, ochrony środowiska, nauk medycznych, z kosmologii, z techniki sputnikowej związanej z tym postępem technicznym. No, tym razem będziemy mieli taki wykład profesora Nicieja Stanisława, który jest historykiem, który bardzo dużo zrobił dla ochrony przed zapomnieniem tego wkładu, który wniosły Kresy południowo-wschodnie dla polskiej literatury, dla polskiej kultury, dla polskiej nauki, dla polskiego przemysłu, może trochę też powiem. Profesor Nicieja jest aktualnie rektorem Uniwersytetu Opolskiego.
Wykonał jego zespół kilkanaście, myślę, że około filmów dokumentalnych z Kresów Południowo-Wschodnich, rejestrując zabytki, ich stan przeszły, obecny. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam Państwa na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.